Siemanko moi drodzy, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest Pokémon Go i dzisiaj zastanowimy się, taki mały poradnik, może gdzie znaleźć legendarne Pokémony. Jakie to są przede wszystkim? Przede wszystkim jest to Articuno, Moltres, Zapdos i Miałtu. Jeżeli źle to wymawiam, przepraszam, poprawcie mnie w komentarzach. No i słuchajcie, te legendarne Pokémony jest niezwykle trudno znaleźć, jeżeli w ogóle są do odnalezienia. Te Pokémony, jeszcze nikt ich nie odnalazł oczywiście. I są pogłoski na ten temat, że te legendarne Pokémony pojawią się tylko w jakichś eventach, jakichś wydarzeniach organizowanych przez Nintendo, przez twórców gry Pokémon Go, czy osób, które są właścicielami tejże gry. To pogłoska jest taka, że te Pokémony można złapać tylko w specjalnych eventach, czyli wydarzeniach organizowanych przez twórców. Ale jeżeli byśmy się oderwali od tych informacji, nie wiadomo czy są prawdziwe czy nie, warto zastanowić się, tak poteoretyzować, w jakich miejscach moglibyśmy spotkać te Pokémony. Tutaj z takim mini poradnikiem wychodzi strona Now Loading. Ja sobie za jej sprawą, słuchajcie, będę się podpierał informacjami z tejże strony. Link do niej będzie w opisie, jeżeli ktoś by chciał oryginalne źródło znaleźć. Na przykład zacznijmy od Articuno. Tutaj jest to lodowy Pokémon, który uwielbia chłodne krainy zimowe, więc Antarktyda, Arktyka jest jakby już od razu nam się narzuca. To jest pierwsze skojarzenie, jakie możemy odnieść. Są też, moi kochani, inne rejony, mniej zimne. Na przykład w Europie mogą być to góry, może jakieś resorty, czyli takie kurorty zimowe, może Zakopane w Polsce, być może w tych rejonach. No, może Islandia, prawda, Norwegia i te rejony takie, gdzie jest chłód, zimno, może rejony Rosji, prawda, też, ale to już potem nie jest w Europie. W Stanach, no to wiadomo, Alaska, Kanada, może te rejony bardziej na północne, więc tam można znaleźć Articuno, prawdopodobnie. Oczywiście mogę się mylić, teoretyzujemy, więc możemy tutaj takie informacje teoretyczne przekazać wam, mogę. Zapdos jest to ptak, Pokémon elektryczny, który uwielbia wielkie wyładowania. Tutaj akurat w Polsce, no to może w czasie, nie no, w Polsce raczej takich dużych wyładowań atmosferycznych nie ma, więc żeby znaleźć tego Pokémona u nas będzie ciężko, trudno. Najprawdopodobniej może łatwiej by było w miejscach, gdzie produkuje się prąd, wytwarza się energię. Może jakieś elektrownie, nie jestem pewny, ale oczywiście pamiętajcie, co jest najważniejsze, nie chodźcie w tak niebezpieczne miejsca, elektrownie i tak dalej, czy jakieś linie napięcia elektryczne, bo to jest niebezpieczne, możecie zginąć, więc pamiętajcie, wszystko róbcie z głową. W Wenezueli jest takie wydarzenie, czy bardziej nie wydarzenia, największe w Wenezueli odbywają się największe wyładowania elektryczne, nazywa się to Catatumbo Lightning, czyli jakieś wyładowania Catatumbo, gdzie na dużej obszarze, słuchajcie, dość dużym obszarze jest bardzo dużo wyładowań, czyli najwięcej na całej planecie właśnie w Wenezueli. 1,2 miliona na rok, więc wow, niesamowite. Jeżeli chodzi o inne zapewne obszary, no to tutaj wymienione jest Arkansas, Alabama, Mississippi, tak, w Stanach Zjednoczonych, w Europie to tak trudno byłoby znaleźć takie obszary. Natomiast jeżeli chodzi o Pokemona Moltres, czyli Pokemon, który uwielbia ogień, ciepło, więc tutaj nasuwają się już pustynie, prawda, no to pustynia, jakieś, nie wiem, ciepłe kraje, Egipt, może gdzieś w Afryce, prawdopodobnie, może jakieś wulkany, tak. Tylko że znowu nie wolno chodzić w takie niebezpieczne miejsca, wszystko to jest wielkie ryzyko też, pamiętajcie o tym. Może jakieś inne, słuchajcie, miejsca, gdzie jest ciepło. No i ostatni Pokémon to jest Miałtu. Jest to Pokémon, który chyba najtrudniej znaleźć z tych wszystkich, ponieważ jego można znaleźć prawdopodobnie, przypuszczalnie, w jakichś miejscach podziemnych, nie wiem, w bunkrach, nie wiem w czym jeszcze, moi kochani. Tam, gdzie jest podziemie, jakieś jaskinie być może,
To jest bardzo, bardzo ciekawe i tam może można odkryć tego Pokemona, tylko że jest jedna wada. To są niebezpieczne miejsca, więc warto uważać, więc podziemia jakieś, może stare opuszczone budynki, możliwe, że tam. Tylko tak jak mówię, to jest takie nasze rozważanie na temat tych Pokemonów. Pamiętajcie o jednym. Bądźcie zawsze czujni, uważni, bo wiele może się wydarzyć, jeżeli jesteście wpatrzeni w Pokemony. Musicie zwrócić uwagę, co się dzieje dookoła. Pamiętajcie, żeby nie chodzić samemu w jakieś niebezpieczne miejsca, w jakieś odosobnione miejsca, bo dużo przestępców właśnie już wykorzystuje Pokemon Go, żeby zwabiać tam niewinnych osób, niewinne osoby i ich okradać. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne, także nie chodzić w niebezpieczne miejsca. No i co? Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!